Hello guys, witam się krótko o wszystkich. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj powiedzieć o takim opornym G, które zawsze chce być otwarte. Co dla mnie znaczy otwarte? To znaczy, wiecie, takie, które jest dużo stron, czyli taki kowbojski układ, bo bardzo, prawda, chcę być takim bardzo kowbojskim akordem. Więc słuchajcie, jak mamy do czynienia z gitarzystą, prawda, już takim, który gra troszeczkę, więc on zawsze sobie idzie tu do E. Następną rzeczą, którą robi gitarzysta, idzie tu do A. Wiecie, tak jak sobie, prawda, próbuje gitarę. Prawda, i tego typu rzeczy się dzieją. Tu się najwygodniej gra, prawda, w E czy w tym A. A chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedno miejsce, które jest dość takie, dość dziwne, wręcz powiem tak, i dość dziwne i dość inne. A mianowicie, gdy położymy sobie tu trzeci próg i tu pierwszy, szósta struna i pierwsza, gdy sobie położymy trzeci próg. Więc słuchajcie, zwróćcie uwagę, może tak od najprostszych. Trzeci, pusta, po trzecim progu gram struny w dół. Struna pierwsza, druga, trzecia. Trzeci próg, pusta, druga struna, próg, trzeci próg, pusta, trzecia struna, trzeci próg, pusta. Mamy? Co się dzieje z prawą, więc w najprostszym układzie możemy sobie a tak ja tu, ja gram dwoma palcami, wiecie, bez kostki oczywiście, ja atakuję moją melodyjkę pierwszym palcem, a tu dogrywam bas troszkę i mamy. Dobrze jest zrobić taki podskok. Czyli bas, cięcie, tu. Wtedy mamy. Prawda, żeby nabić takt. Tu w zasadzie jak gramy melodyjkę, to trudno grać się z tym podskokiem, ale... sobie na koniec, prawda, żeby wypełnić tak, jak mamy nasze dźwięki do zagrania i te. Uderzam bas i... prawda? I zwróćmy... jeszcze może popatrzmy troszkę. To jest najprostsze, wiecie, bo najlepiej to by było, gdybyśmy grali bas. Ale nie będziemy tym się zajmować dzisiaj. Więc tam sobie prawa robi, tak jak robi. Zwróćcie uwagę, jeszcze raz. Trzeci pusta. Prawda? Dalej popatrzmy sobie. Możemy na przykład zacząć tak sprzed taktu. Pusta druga do trzeciego, uderzyć na trzeci na drugiej, uderzyć trzeci na pierwszej i pograć w ten sposób. Piąty, trzeci, pusta G. Czyli najpierw możemy sobie, potem możemy sobie, to nie koniec jeszcze,
potem możemy zwrócić uwagę. Słuchajcie, możemy również tutaj i tutaj, po drugiej strunie, zobaczmy. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że ja na przykład zrobimy tak. Prawda? Też już się coś dzieje. I teraz tak, więc tu mniej więcej wiemy, co grać w tym. Słuchajcie, teraz następną sprawą jest tylko... To jest blues w G. Więc jak mamy blues w G, gramy C i D, prawda? Co się dzieje dalej? A no właśnie, musimy jakoś... Musimy pójść do C. Więc popatrzmy sobie. Na przykład zagrajmy... Oczywiście potem do D. Teraz tak. Mamy G. Więc jeszcze raz może sobie samo przejście akordu. Gracie w G. I możemy zrobić takie i pójść na C. Lub... nabić nasz rytm bez tego i pójść do C. W C już jest mniej do grania. W C ja tylko gram tu próg czwarty, czwartym palcem na trzecim progu. Gram tutaj C z akordu i też tu mam te B, prawda, które jest też... z tego G i z tym, że ono tu w C, może nie widzicie, ono mi się tu chowa pod trzecim, ja czwartym palcem gram, czyli moje C może wyglądać. Dobra. I D tu jest przesunięte, to C tutaj, ja w D nic nie gram, wiecie. Takie przejście robię z D do C. I na zakończenie C jest fajnie zagrać tu. Prawda? Czy jak jestem w C, czy gram tu czwarty palec. I znowu. To G jest takie do grania w ten sposób. Słuchajcie, a jeszcze na koniec jedna uwaga. Więc ja tu grałem na molową nutkę. Zwróćcie uwagę. To jest G-dur, prawda? Więc w G-dur jest H i D. Zwróćcie uwagę. Też da się troszeczkę. Już mniej, bo to, prawda, jest ograniczone. Bo musimy tu ten H trzymać. Ale możemy sobie... I słuchajcie, jak pójdziemy tu do C, to nic się nie popsuje. C nie kłóci się z G-dur.
wrócić do domu. Słyszycie? Prawda? Ten durowo. Przedtem graliśmy na molowo. Na smutno. Prawda? Więc ja... Możecie tak, wiecie, jak wam się znudzi po durowemu sobie. Ale ja bym proponował, wiecie, tu jest, tu tylko dwa palce mamy, tu się tak jest trudniej. I mamy masę do grania. Pierwszy lik, drugi. Drugi będzie na przykład... Słuchajcie, one się różnią troszeczkę rytmicznie, musicie na to zwrócić uwagę. Żeby się nie wysypać rytmicznie, ten ma taki, ten jest prościej, ciumcia, ciumcia, a ten na cztery, tu ten hammer on. Lub zupełnie. No i dalej blues do C i do D, tam dalej to już coraz mniej. W D nie ma nic do grania, w C no to trzeba. Tu czwarty próg, przepraszam, czwarty próg i tu. A najwięcej jest do grania tutaj. Słuchajcie, bo to tak, tu mamy dwa palce, a te co? No będą stały się patrzyły, trzeba coś grać, więc dlatego tak ta sprawa wygląda. Więc chciałem zwrócić uwagę waszą tutaj na to miejsce, na to G takie, prawda? Słuchajcie, to nie trzeba dużo rytmu nabijać. Zwróćcie uwagę, możemy sobie... Co ja robię? Ja trochę bas dotykam i... Jednym palcem szmerek robię. Prawda? To nie musi... Dla tych, którzy chcą więcej, no to przede mną... To jest podstawowe. Jeżeli macie czas i nie gracie liku w którymś momencie, no to wtedy możemy sobie podkręcić. Możemy to. Prawda? Więc ja bym tak to widział. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zembek był tutaj. And see you next time, guys. Thank you. Bye, bye.